chyba to było to, że ja ciągle myślałem obrazem. Od maleńkości ja pamiętam obrazy. Jak pamiętam na przykład koszary, to widzę wojsko, widzę szable, widzę mundury. Jak sięgnę pamięcią, to widzę te przestrzenie. Jak jeździłem z ojcem na manewry, to widzę te wołyńskie równiny, widzę kwiaty, widzę wszystko. I to potem miało odbicie gdzieś po latach w tym, co robiłem. W życiu nie miałem przemyślanych gestów. Utwory, które wybierałem, same przychodziły do mnie, otwierało się wszystko. Mój przyjaciel, kolega, ja w ogóle nie wiedziałem, że istnieje szkoła teatralna, szkoła aktorska, powiedział: Jurku, zdaj, tak świetnie mówiłeś wiersze. Rzeczywiście zdałem. Potem w tej szkole udawało się, na pierwszym roku marnie, potem nagle eksplodowałem. Potem skończyłem szkołę. Chojnacka zaangażowała mnie natychmiast do teatru. W teatrze grałem rolę za rolą i w momencie, kiedy byłem u szczytu, bo grałem z nią w Celestynie, naprawdę miałem fenomenalne recenzje. Ja mówię: do widzenia, bo dostaję 7:15 teatr. W tym teatrze reżyseruję. Potem wykolegowali mnie, poszedłem do Dejmka i to był najcudowniejszy okres, a mianowicie ukształtowałem się, okradłem go ze wszystkiego, ponieważ Dejmek był to wybitny, był to bardzo trudny człowiek, ale u niego nauczyłem się reżimu, wymagania od siebie, a potem od innych. Chodzę po ulicy Popiotkowskiej, piję piwko i nagle stoję przed jakąś wystawą i widzę coś takiego. Widzę jakąś skrzynkę, widzę jakiś obrazek odwrócony i tak stoję, co to jest? A za mną stoi Kazio Oracz, mój przyjaciel ze szkoły filmowej, bije mnie w ramię. A ja mówię: Kazio, co to jest? A on mówi: to jest telewizja, założyliśmy w Łodzi telewizję. To był rok 57. Wicio Sobociński był i Wiesław Frutowicz byli operatorami, Kazio Oracz realizatorem. Przedstawienie, które dla iluś tam tysięcy widzów, był to początek mojej przygody. I potem poszło znowuż, proszę pana, jak z płatka. Wszystkie moje utwory, wszystko co robiłem, jest rozliczeniem się ze sobą. Ja jestem człowiekiem ekstremalnym i ja uważam, że w życiu poznaje się człowieka w ekstremalnej sytuacji. Ja nie uznaję, że ktoś jest na lewo, ktoś jest na prawo. Ja tylko uznaję, że nie ma, może być tak albo tak. Nie, może być tylko tak. Kiedyś idę koło księgarni, biorę jakąś książkę i nawet nie mam zamiaru jej robić. Kładę na półkę, a potem nagle patrzę: Boże, to były ścieżki chwały. Proszę pana, biorę, patrzę: Himmel Kommando, a to jest nagle Himmel Kommando. Biorę i tak dalej. To instynkt. Ja chyba mam gdzieś głęboko rozwinięty szósty zmysł, który mnie prowadził, który mi podpowiadał. A dopiero potem, jak odnajduję to, dopiero potem kieruję się jak gdyby umysłem. Moje przedstawienia, dla mnie połowa tego jest zawsze, czy aktor doniesie moje uczucia, moje myśli, moje. Ja jak gdyby używam aktora jako tego middleman, jako tego, wie pan, pośrednika pomiędzy widzem, a pomiędzy mną. Ja na przykład nie robię 15 dubli. Ja robię 1, 2, 3 duble, ale wytwarzam temperaturę. Bo ja uważam, że to jest właśnie skoncentrowanie się, adrenalina. Tak pompuje się, tak się nabrzmiewa w człowieku, że musi to eksplodować. Dla mnie nie ma małych ujęć, dla mnie nie ma słabych ujęć. Każde ujęcie, zbliżenie twarzy, gest, oko potrafi zadecydować o scenie. Był taki wielki aktor Węgrzyn, grał Don Juana. Don Juana z Aurilli, tam jest wielka scena na cmentarzu. Reżyser krzyczał: musisz mówić głośno, musisz tego. Ja nie wiedziałem, jak to zagrać. I zrozpaczony pytam się maszynisty: powiedz mi, może możesz, jak ja mam to zagrać? A maszynista mówi: mistrzu, na cmentarzu to się mówi cichuteńko, bo na cmentarzu się, żeby nie zbudzić umarłych. I on zagrał z Aurilli szeptem. Widownia umarła. I tak wygląda klucz do wszystkiego. Niech mnie ręka boska broni, żebym ja aktorowi powiedział: czy możesz szybciej? Czy możesz mocniej? Ja na przykład uwielbiam, żeby kamera była niewidoczna, żeby kamera była relacjonowała, żeby kamera była czymś takim, tak jak oko ludzkie. Ja na przykład moim studentom wpajam jedną rzecz. W Ameryce istnieje, wie pan, niewolnictwo
bordu, rysowania. Nie ma storyboardu. Storyboard to jest tutaj. To visualization, to jest w mu... Istnieją dwa procesy. Picturization i visualization. Ja sobie w nocy wyobrażam sobie w niespokoju, aha, to będzie tak, ja patrzę, potem ja patrzę na rękę, potem ja patrzę w porządku, ja widzę to i tak dalej. Ja zachowuję to, a potem visualization, to jest z kamerzystą omawiam. Mistrz był to film na konkurs. I był taki konkurs telewizyjny i przegrał. Komisja powiedziała, co jakiś monolog jakiegoś aktora, który przed gestapowcem gra. Co to znaczy w ogóle? To nudne. To jest nie do przyjęcia. Wziąłem mistrza w rękę i ja mówię, Chryste Panie, ja mam złote jajo. I znowuż to moja definicja, moja misja. Człowiek postawiony w ekstremalnej sytuacji. Marny aktor, który w życiu nie miał osiągnięć, który w życiu nie miał sukcesu. Nagle w obliczu gestapowca w ekstremalnej sytuacji staje i urasta do gigata. Szukam aktorów, odmawiają, daje to Kretschmarowi. On mówi, Panie Jerzy, no tam jest monolog tylko, kto to będzie? I siedzę zdesperowany w kawiarni i nagle słyszę, ktoś recytuje sonety Szekspira, ale takim pięknym, niskim głosem i słyszę, podaliśmy sonety Szekspira w wykonaniu Janusza Warneckiego. Ja mówię, Chryste Panie, Warnecki. Proszę Pana, dzwonię do Warneckiego, mówię, proszę Pana, moje nazwisko, Jerzy, Antrak, mam taką typ i słyszę głos. Proszę Pana, ale co Pan mi chce oferować? Telewizję? Lowki światło, za biurkiem siedzi człowiek, proszę Pana, taka rembrandtowski światłocień. On siedzi i mówi, o co Panu chodzi? Mówię, proszę Pana, jest taki utwór, który krótko mu streściłem. On mówi, proszę Pana, ale jestem kaleka. Ja nie mam jednej nogi i ja nie mogę chodzić. A ja mówię, proszę Pana, ten mistrz będzie siedział. On będzie siedział w fotelu, a wszyscy koło niego będą chodzili i wstanie jedyny raz, kiedy gestapowiec powie, czy pan może wygłosić ten monolog Macbetha, czy to jest sztylet, co przede mną błyszczy, zwrócony ku mojej dłoni rękojeścią. Pan wtedy wstanie do gestapowca, jak on powie dziękuję i pośle pana na śmierć, pan zrobi krok, a ja tylko kamerę ruszę. On mówi, panie Jerzy, ja to będę grał. Myślałem zawsze o treści. To mnie zawsze interesowało. Nigdy nie myślałem, nigdy nie zastanawiałem się nad tym, o Boże, jak ja bym chciał zaepatować, jak bym chciał zaciekawić, prawda, światem i tak dalej. Oczywiście, wiadomo rzeczą mówię tak, ja bym chciał widzieć Pana oczy tylko i w związku z tym obcinamy, ale to służy treści, ale nie służy, czyli forma jest wynikiem emocji. Emocje były królowały w moich widowiskach. Nieraz przyklejano mi, że to, co było, to, co robiłem, czasami miało takie nuty melodramatyczne, ale się tego nie wstydzę. Jak powiedział generał Patton, boję się żołnierzy, dowódców, którzy nie płaczą. Widz jest najokrutniejszy. My dzisiaj się cieszymy na festiwalach. Idzie film na festiwalu, brawa, to ma 2000 widzów, 5000 widzów. A pytanie, a po paru latach czy widownia będzie chciała to oglądać? Hrabina Kosel szła w telewizji ponad 100 razy w ciągu od czasu premiery. To nie może być większej radości. Ja nie abstrahuję od tego, czy to jest dobry film, czy jest wielki film, czy jest... Ja uważam, że to jest dobry film. Ja uważam, że to jest, że może nie o sobie mówię, ja mówię o aktorstwie. Jest wielka rola Dmowskiego, jest wielka rola Gogolewskiego, jest wielka rola Barajskiej. Point. To jest Hrabina Kosel. Jadziu, co następnego? No powiedz mi, co następnego, bo epilog norymberski, który stał się tak wielkim sukcesem, przecież w Pradze Czeskiej wtedy zakosił 3 nagrody. Mówię, co robić następnego, Jadziu? A ona tak leży i mówi, słuchaj, Gutek Holubek czytał Noce i Dnie. Jest to tak piękna książka i on to tak pięknie czyta. Mówię, Jadziu, daj mi spokój, ja tej książki nie przeczytałem do końca. Daj mi spokój, Noce i Dnie to hała. Usiadłem na 40 godzin, nie oderwałem się i mówię, Jadziu, mam olśnienie, mam. Dąbrowska pisze tak, dwa zdania. Pan Józef Toliboski, kiedy byli nad rzeką, Barbara powiedziała, jakie piękne kwiaty.
Szkoda, że nie można się do nich dostać. Pan Tolibowski bez słowa, w białym garniturze, w kapeluszu Panama, wszedł do wody, narwał nenufary i złożył u jej stóp. Ja powiedziałem, kuchnia, Olek, ja mam. A ponieważ znowuż z Wołynia jestem, to były całe pola, białe te kwiaty, cudowne. Ja te nenufary zobaczyłem, ja mówię, ja z tych nenufarów zrobię motyw. Ja przyniosłem do niego noce i dnie. On zwiądł i mówi, panie Jerzy, to jest straszna hała. Do tego się przymierzało wielu polskich reżyserów. Każdy powiedział, to jest gniot, to tego nikt nie wytrzyma. Buraki, chodzi po gumiu, po tych polach. Ja mówię, panie Jerzy, niech pan mi to pozwoli zrobić. Dobrze, niech pan napisze ten konspekt. Napisałem długi konspekt, 25 stron, przeczytał. Panie Jurku, to jeszcze gorsze jest, to bryk jest, to straszne. A ja jestem melodramatyczny, łzy w oczach. I mówię, panie Jerzy, niech mi pan da zrobić ten film. Ja go zrobię. Panie Jurku, no nie mogę podpisać z panem umowy. Niech pan napisze scenariusz na spek. Napisałem scenariusz, przeczytał, wysłuchał. Mówi, możemy się napić whisky. Napiliśmy się whisky. Mówi, panie Jurku, nie. A ja mówię, panie Jurku, ja ten film muszę zrobić. Czy pan w to uwierzy, że ja muszę zrobić ten film? I Kawalerowicz, proszę pana, tutaj się okazała wielkość formatu. Wie pan, siedział i mówi tak. Czy pan mi może opowiedzieć pierwsze 5 minut filmu? Niech pan sobie wyobrazi, panie Jerzy, polna droga, taka polska droga, w głębi mgły i gdzieś kościół albo może wieś. I od kamery słyszymy szelest kół po piachu i widzimy wóz, taka lebioda, taki wóz wjeżdżający. Nie wiemy, jakaś kobicina siedzi przychylona, jakaś postać. I tak ten wóz jedzie po kamieniołomach, po jakichś tych i nagle tniemy na kobietę, widzimy kobietę w żałobie, która nagle mówi tak, fotografię dzieci chwyciłam w ostatniej chwili, ale fotografię Bogumiła zapomniałam. Boże, gdybyś mógł wrócić, zatrzymać ten bieg dziejów, kto ruszy z posad i ocalić fotografię Bogumiła. I nagle pierdek, wojna i mówię, i zrobię panu większe niż przeminęło z wiatrem wojnę. Taką wojnę, że... I teraz, proszę pana, w tej wojnie, z tych ruin, z wojen, z płomieni, na początku będą krótkie retrospekcje, potem będą dłuższe, a na końcu przyzwyczaję widza do tego, że czas przeszły jest czasem teraźniejszym. On tak długo siedział i powiedział, niech pan to robi. Bez Waldusia. Trzy piwka, nasza norma były trzy piwka. Po pierwszym piwku Waldek mi tam coś zaczął pitolić, ale mówi, ale to nie jest to, wziął drugie piwko. Ja już stałem w nerwach, ale dźwięki usłyszałem. Po trzecim piwku dopił do połowy i nagle zagrał mi cały fragment i mówi, wiesz, to będzie rybka. Ja mówię, Walduńku, to nie będzie rybka, to jest utwór, który będzie w nocach i dniach. Czy wyobrażacie sobie 2,5 roku kręcenia zdjęć? Czy wyobrażacie sobie siedzenie w celi śmierci, gdzie żona gra główną rolę, a ja gniota wziąłem, którego Warszawa czeka, że ja się rozłożę na łopatki. I ja mam 513 dni zdjęciowych, bo serial kręcony inną kamerą, według innego scenariusza, w szerokim formacie 70. Rozrzucić trzeba, inne światełeczko, inaczej ułożyć. 513 dni wstać rano o 5 godzinie, świeżutki, wypoczęty i walczyć o istnienie. To jest właśnie tajemnica, jakby powiedzieć, wiary. Tajemnica wiary. Ja każdego dnia wstawałem i wiedziałem, że ja muszę wygrać. To był jakiś sen. To był jakiś sen złoty, kiedy ja patrzę w gazecie milion w miesiąc. W dwa miesiące 2 miliony. W pół roku 10 milionów. Nie, to się nie mieści, wie pan, w moim łbie dzisiaj się nie mieści, że można film. To powiem panu, nie myślałem, ale była to radość, kiedy jeździłem do zakładów pracy, jeździłem na wsie różne i tak dalej. I ludzie, to powiem panu, także to już nie mogło się powtórzyć. Następny film, ten, który robiłem, czy Chopin, to już nie do powtórzenia. Jak mówią, to teraz już nie wraci, to już... Nie. To nie Metro Goldwyn Mayer, to nie Columbia Pictures dawało pieniądze Wajdzie, Zanussiemu, Różewiczowi, Kucowi, mnie, Kawalerowiczowi. To B.
dawał PRL. I to była nieskończoność, to były źródła. Oczywiście to była propaganda, to było na propagandę. I bywali ludzie, którzy kłaniali się, ale tak Różewicz, tak Wajda, tak Kazio Kutz, tak Hoffman, tak ja, nie splamieniśmy się, niech pan znajdzie w naszych filmach wizytówkę PRL. Myśmy robili filmy artystyczne, przecież 4 nominacje były w tym czasie, prawda? I myśmy mieli rzeczywiście pieniądze. Pieniądze były nieograniczone i te pieniądze pozwalały, był to film reżyserski. Dzisiaj aktorzy, zebrać aktorów dzisiaj, aktor gra w filmie, ale równocześnie gra w serialu, równocześnie reklamuje buty, pastę do zębów i patrzy na zegarek i mówi, ja mam tylko tyle czasu i tak dalej. Także ja uważam, że myśmy byli pieszczochami. Jest bardzo trudno zrobić film o geniuszu, ponieważ każdy widzi tego człowieka inaczej. Jeżeli się czepiali do różnych rzeczy, to jednogłośnie powiedziano, że muzykę ochroniłem, a to jest największy komplement. 2,5 roku pracowałem nad wyborem tych 54 kawałków, a przecież wiadomą rzeczą, że nie można całości dać utworu, żeby dać tylko ten kawałek, jak przejść z tego kawałka do drugiego, żeby nie zniszczyć, żeby nie było kancery. To była benedyktyńska praca. To się w ogóle nie da opowiedzieć, jak ja pracowałem nad tym filmem. Powiedziano kiedyś tak, żeby ci uznali sukces, muszą ci go najpierw wybaczyć. Mnie długo nie wybaczono tego filmu. Mnie wybaczono inne sukcesy, wybaczono mi Noce i Dnie, wybaczono... Ale po powrocie, wie pan, że można po powrocie dostać pieniądze na duży film, gigantyczny film, to trudne było do wybaczenia. Wierzyłem, że potrafią tak pamiętać i tak przyjąć. No przecież owacja, jaką zrobiono, to przerasta ludzką wyobraźnię. I powiem, że dlatego warto żyć, dla tej jednej chwili, że gdzieś po latach, po tym wszystkim, po latach nieobecności, po tym wszystkim powiedzieli sobie, no dajemy ci za wszystko jakąś taką nagrodę. To jest coś wielkiego, coś wspaniałego i to po prostu daje mi olbrzymią radość.